Wczoraj w godzinach wieczornych na Vespucci Boulevard zauważono strzelanie. Wymiana, że ja się przejadę BMW wokół, a ty tym. Ja się na tym zabiję. Dobra, to gdzie mój weed? No ja ci dam, mój ziomek. Musiał się posiadać. Panowie, spokojnie, spokojnie, tak gadamy się. Wyciągaj pieniądze z tego. Stary, słyszałeś to? No. Ja... Nie za dobrze się dzieje, zwolnili cię? No, chyba sklep zbankrutował po tej napadzie. Ja nie mogę. Ja pierdziem. No nie wiem, no, chyba teraz trzeba się spakować. Zaraz może Darek przyjedzie i będzie trzeba się pakować. Ja bym cię już spakował. Ty mieszkasz na górze? No. No, czyli czekaj, która to? Mamy tu, to jak, to tu stary, ten, nie, to jakaś komputerownia. Tu. A, dobra, to stary, pakujemy cię. Dobra. No, stary, to chyba już ostatnie. No, wszystko już. O kurde, no żeś trochę tego gówna miał. Stary. A ten Darek tu już jest? Nie wiem. Dobra. Weź może zadzwoń do niego. No zaraz zadzwonię. W ogóle hej, widzowie, witam was w kolejnym super fanckim odcinku z życia kryminalisty. Dzisiaj widzowie trochę bardziej odklejone przywitanie, bo nie miałem pomysłu. Ale co widzowie, już normalnie. Zostawcie sobie łapkę w górę, no i co widzowie. Na ostatnim odcinku okradli sklep, przez co najprawdopodobniej zbankrutował. No i straciliśmy naszą pracę. Czytałem wasze komentarze, biorę pod uwagę to, że musimy zmienić fryzurę w dzisiejszym odcinku, ponieważ pisaliście, żeby ją zmienić. Pisaliście, że menadżer gadał coś o innym biznesie, więc też się do niego zadzwonimy później, popytamy. Na razie widzowie powiedzą nam, że musi spadać. Spakowaliśmy właśnie widzowie Michaela i zobaczymy. Dobra, jestem Darek? W ogóle taka nie, pogoda. Zadzwoń. Słuchu. O! Cymbał. Myślałem, że podjeżdża. Dobra, widzowie, spróbujmy zadzwonić do Darka. Powiedział mi, że zaraz będzie. No chyba trzeba czekać, nie? Kurde, sobie trochę smutno mi, że się wyprowadzamy. No szkoda, no ale co? Taka dzielnica. O, to się no drogo nie, tutaj. Jest za bezpiecznie. Elo. Elo, ty spakowany? Lewiczu. Nie, jeszcze kilka rzeczy muszę wziąć. A, to mogę ci pójść. No to chodź, pójdziemy razem. O, razem. Czy proponujesz? Nie wiesz, gdzie się przeprowadzamy. No tak, w sumie racja. Pokażę. Tego, a kiedy musicie oddać klucze do domu? Czy mieszkaliście w jednym pokoju? Nie. Przecież ja tu... Ale mam tu kilka rzeczy swoich. A, dobra. Jakieś... To bierz tą torebkę. Ciekawe, tu mieliście nocki. Nie, to stary, nie umiesz w torebkę zapakować. Boksa. To w torebkę nie umiesz się zapakować. Weź komputer. No, komputer weź, no. Komputer najważniejszy. Dobra, a gdzie w ogóle się przeprowadzacie? Pokażę ci potem. Nura. Kurde, widzowie, ciekawa, gdzie oni się przeprowadzają. Jestem bardzo ciekaw. Dobra, mam. Już wszystko? To... No, to szkoda, już nie będziemy sąsiadami. No fajnie. Kurde, otwórz mi tą bramę. No jak odejść, to ci nacisnę ten przycisk. Właśnie, szczur tu no. Chodzi. O, to twój kolega? To co, jedziemy? Ale to my na wieczór dopiero kluczy oddajemy to. A, no ale to co, ja bym chciał już zobaczyć, gdzie wy mieszkacie. No dobra. Daj, przejedźmy się. Może się rozpogodzi akurat. No widzowie, zobaczymy, czy się rozpogodzi do czasu, aż przyjedziemy tam. W ogóle jestem ciekawy, widzowie, że oni teraz będą mieszkać. Nie chcą mi powiedzieć flety, widzowie, najwyżej wale im bombę. Ty, stary, ale powiedz, gdzie się przeprowadzacie. Nie. Okolice. Do dupy. A. Nie, no widzowie, mega. Widzimy się już na miejscu. No, wow, tu panowie? Da. To co, to Rockfordy? No. Czy już bardziej pod Winewood to podchodzi? Właśnie nie wiem. Ten będzie... debil ci silnika chyba nie zgasił. Trudno. Najwyżej ukradną, ty mi zapłacisz. Dobra. Darian, wziąłem tą twoją walizeczkę. No. Jest takie tu osoby widzowie są. Jakieś drillowce. Raptor Drip UK. Zaraz będą robić. No, perfect! To jest trochę odklejęców, bo już to trochę przybyło. Dobra, to gdzie teraz? Do góry, wiesz? A, no dobra, to skaczę. No kurde, nie skoczyłem. O tu? Tu. Okej, widzowie, bardzo ciekawe. I co oni tak wszyscy za nami chodzą? To twoja famoza? No to. No na które piętro? Drugie. Jezu, więcej schodów, we. Kardio. O tu? Nie. No to jest drugie. Nie, to jest pierwsze, bo tam to był parter. No tak, zapomniałem. To jest drugie. No i tu już nikt ci nie wejdzie, tu już to możesz zamykać to na klucz? Zamknięte. No to puść mnie, bo ja mam rzeczy twojego debila. Myślałem, że jesteś parą. Weź to odłożyć gdzieś. Dobra, to mam tu, to zostawiam. Myślałem, że parą jesteś, to odpowiedziałem, że twojego. Ale telewizor macie, Jezu, panowie. Co ty myślałeś, ty? Będzie grane. Ty, Darren. Co? Bo naczynia musisz pozmywać. Kurde, widzowie, ciekawe miejsce w ogóle do przeprowadzenia się. Tutaj pozwiedzamy sobie. Łazieneczka. Lustro nie ma. Która to? Kogo to? Moje. Nie no, panie, mam ciekawe miejsce, ile płaci się? Nie wiem, Darek płaci. Jestem ten Darek, szczerze. No to Darren, przepraszam, Darenki. Wiesz ile? Ile? 300 milionów. A miesięcznie? Rocznie? Sekundowo? Wow. Masz jakiś towar nowy? Kilometrach płat. To ma sens, widzę, co za debil. Ty, bo to jest Rockford w ogóle, ta? To jest dzielnica tych takich jutów, co wczoraj spotkaliśmy na siłowni, co? Chyba tak.
Ja mam tego, ja mam ten Witty, bym posprzedawał go w sumie. Tutaj? Tutaj weź, nie rób przypału, ty tu nie mieszkasz, ja tu będę miał potem przypały. No dobra, to idę się ich zapytać, ja mam przecież, może spotkam tego dealera z wczoraj. A się nie przyznaję do ciebie, ty. Dobra. To ma w ogóle. No, został u mnie w kasie. To mogłeś go wziąć. No, bo kazałeś mi wsiadać. Nie kazałem ci wsiadać. Kazałeś. Chciałeś. Kazałeś. Twój stary cię wziął na kazanie i zdechł. Aha, no to nie było śmieszne. No i dobra, widzowie, ale powiem wam, że ciekawa ulica jest razem trochę straszna. Cześć, maleńka. O, tu chłopak. Ja uciekam. Ty, co to? Wyjść nie można? Weź puk, puk. Cóż, jakieś tu ptanie? O, ty, jest chyba ten dealer. Yo, o, nie, mam mega... Co ty robisz? Siemano. Ty, dealer, mogę cię na chwilę? No, co? Ty, Leo miałeś, tak? Tata. No to mogę ciebie, a nie twoich fanboyów? No... Normalnie, no, tyle, wiesz... Co? Tyle dymu. No, chodź gdzieś pogadać, gdzie nie będą na swoje fanboye śledzić. No, a co jest? To twoje dzielnica? No, a wprowadzę się w ogóle tutaj? Nie, to moi koledzy. No, dobra, wracając, mam pytanko, bo w sumie ja mam ten twój towar i mógłbym gdzieś to sprzedawać? Znaczy, stary, wiesz, jakby chodzi o to, że no nie za bardzo, za darmo, co nie? Bo tutaj, wiesz, każdy ci tak naprawdę kupi, to jest dobra... Dobra dzielnica. Dobra miejscowość, tak? No dobra, nie za darmo, to jaką to ma cenę? No, wiesz, jest albo bierzemy z tego 80%, albo mam takie w sumie zlecenie, bo taki jakiś rudy frajer mi się tutaj tarmoszy i sprzedaje weed bez naszego pozwolenia, no i byś musiał w sumie coś tam poogarniać, wiesz, trochę go nastraszyć i mu zabrać co nieco, bo też nam towar ukradł, ale to takie mniejsza, już w sumie tego towaru mamy tyle, że... Ale to byś musiał go tam postraszyć i... Widzowie, 80% go posrało w czerep tego debila. Czekaj, musiałbym postraszyć jakiegoś rudego? No, jakiś... A gdzie ma jest, gdzie on jest? A, no na Lamesie mieszka gdzieś tam. To na tych blokach? Sprzedaje nasz weed. Ta, na tych blokach jakiś tam. No, dobra. To czekaj, jest rudy i co, musiałbym od niego wziąć, co? Wiesz, nastraszyć? No, tak, nastraszyć, żeby już ten, przyprowadzić mi go przy okazji. I w sumie, no, zabrać to, co nasze, tak? A, czyli weed? Tata. Dobra. Ta, i mam nadzieję, że masz jakieś sprzęcie. Że... Ta, coś mam, rodzę, mam jeszcze bo, kija. Wiesz co, zawsze może być... A, dobra, ja mam jeszcze takie pytanie, jak wasze relacje z zielonymi? No, bywa średnio, no. A, no dobra. To mam po prostu odebrać wasz weed, tak? Tak, i mi go przeprowadzić przy okazji. Tego typa? Tak. No, postaram się go tu przeprowadzić, no zobaczymy, czy się uda. No, taki przegryw życiowy. Ło, co to, kojot? Kto jest widzowie? Nie pytaj. Dobra. No to do usłyszenia. Dobra, do usłyszenia. Michael, chcesz mnie karnąć pod chatę? Nie, ja prowadzę. Aha. No i kto ci pozwolił? Chyba się mały. Dobra, ja zostaję. Czekaj. Dobra. Czy ja tam pozmywać? Stary, no to ta. W ogóle wiedzie mój brat? Ty zniszczysz tą BMW! Nie wiem, on winiar nie robi? A no, bo kiedy może jest z pracy. Dobra, weźmy coś na chatę. W ogóle widzowie nie skomentowałem, ale pogoda jest o wiele ładniejsza i ten debil zaraz nas zabije, widzowie. Widzimy się pod chatą. Kurde, to jakieś SMS-y dostaję, jak możecie zobaczyć do jakiegoś numeru. Przepraszam, Darena, gdzie jesteś? Siema młody, gdzie jesteś? No to starszy brat. I ty w ogóle mieszkasz? A dobra, tutaj. W chacie, dobra, jeszcze widzowie, powiedz temu debilowi, że śpi na kanapie. Śpisz na kanapie, dobra, trzymaj się. Proszę. Au revoir. Dobra, widzowie, w ogóle muszę zapisać numer tego braciaka, bo... Co za debil, on się ruszył bez auta. Dobra, widzowie, zapiszę numer jeszcze do niego, jak już to robię. Kurde, jak się te numery zapisuje, tak? Nie, dobra, tak? Nie, dobra. Kurde, widzowie, nie ogarniam tego. Zadzwonię teraz. Co to, widzowie, za pieszek? To jest chyba, widzowie, jego numer. Edit. Dobra, widzowie, trzeba napisać Blaze Braciak. Dobra. Co, widzowie, za pies upośledzony? Oho, no co, nie zlał. No sam sobie tak zrobiłeś, debilu. Yeah. I co ty się zrobiłeś? Coś ty z włosami zrobił. Ufrezję robiłem. Ty wyglądasz jak zupka chińska połączona z debilem. Oczywiście. No, to super. Ty wyglądasz, jakbyś auto zmiał. Co? A ty wyglądasz, jakbyś nie miał rodziców. No tak, nie masz. Sorry. Bo ty też nie masz. No bez kitu. Ja, dobra, nie komentujmy tego. Ty, to w ogóle nasz pies? Nie wiem, kto to jest. Nazwijmy go Uciek. Uciek. O! Chyba nie lubi. Ty, dobra, ja jadę jak coś. Jedziesz. No, muszę pojechać jedną rzecz załatwić z kolegą moim takim. A jak masz jakieś plany w ogóle? No, ogólnie na zlot jadę. Wow, a kiedy? Dziś wieczorem. O, dobra, to też bym się z chęcią wybrał. Dobra, to wieczorem, to tak, nie wiem, 21. Oby mi fury nie ukradli. Co ten pies robi? Co to jest? Ha! Zostaw go! No i zabiłeś psa. Dobra, ja jadę. Uciek.
Elo, no i rozmowy z bratem są coraz bardziej głupie. No dobra, widzę, wsiadamy na naszego KTM-a, który bardzo mi się podoba. Więc sobie wyjedziemy ogarnąć towar. Z tego, dire do nas dzwoni, widzowie. Halo? Ej, wiesz co, ziomek? W sumie stwierdziłem, że mogę pojechać z tobą. O kurde, no to w sumie, no dobra. To dobra. Widzimy się tam przy tych blokach? No, to nie, to przyjedź tutaj do nas na ośkę, to pojedziemy moim samochodem. O, dobra. No. Nie, no dobra, widzowie, zawalę bombę temu dealerowi, przysięgam. A, widzowie. Jak to się rozłączyć? A tu, dobra. Wow, wow. O kurde, widzowie, co teraz? Dobra, widzowie, no dojeżdżamy do tych debili. Co oni robią? Dobra, widzowie, nie będę komentował po prostu. Widzowie, ten dealer. Gdzie on jest? Widzowie, a tu, dobra. Halo? Siąłem, dobra, to co, jedziemy? O, czekaj, coś do mnie dzwoni. Halo? Halo, no? O, menadżerze. Masz chwilę jakąś, żeby pogadać? No, no mogę szybko tylko. Mam do ciebie takie pytanie, czy chciałbyś jeszcze dla mnie pracować, u mnie ja pracować? Ja cię lubię, stary. A, jakby w czym? O, firma ochroniarska. Kurde, dobra, ja może oddzwonię z tą propozycją, w sensie, no muszę to przemyśleć. Na spokojnie. Dobra, to trzymaj się. Muszę, jak powiedziałem. Dzisiaj zostanie w kość. Dobra, Leo, tak? Mogiesz mówić? No, mogę tak. Być Leo? Dobra, to... Jedziemy? No, siadaj. Kurde, fajna fura. Kurde, to jest ciekawa fura. Taki klasyczek ładny. Idziesz dziś na zlot? No, dzisiaj tam, gdzie to jest? Nie wiem, wiem tylko, że jest zlot. No ja też wiem, coś tam słyszałem od kolegów, ale nie wiem. To jak pani słyszałaś, to wiedzą, gdzie jest. Dobra, ty w ogóle źle jedziemy trochę. Dobra, dojeżdżamy. No ja, jeszcze raz. Jakiś rudy frajer, który ci wieś ile widu? No... 30? Tak. 40? Ty no, minąłeś te bloki. A. Ty ślepy jesteś? Już zakosił. Już sierałeś? Że ty no, nie zauważyłeś? Coś tam tego poszło, no. Dobra. 3 kilo widu mi zakosił. No, to szukamy. Dobra, wjeżdżam jak do siebie. Nie, no co ty, nie wjeżdżaj tutaj. No debil, o kurde, no to żeś se wjechał do jakichś białych hałup. Może schowaj, nie chwal się tą pukawką. Dobra, widzowie, trochę mnie to nie teraz. Widzieliście takiego rudego frajera? Chodźcie, przejdźmy i nie, od razu pukawkę może wyjmuj. Ja jestem jak u siebie. No to widzowie, zaraz skończy z kulką w głowie ten debil. Dobra, no co, no ja nie będę komentować jego metod działań. Musimy go znaleźć, frajera. No. I go skośnimy szybko. Znaczy ty to zrobisz, ja tylko będę oglądał, zobaczymy jak sobie radzisz w akcji. Może dobra. Kiedyś cię jeszcze na jakąś jedną zabieram. Tutaj mamy tu kija. O. Przyjechał. Powiedziałeś, że jest rudy? No, rudy jest podobno. To gdzieś tu... Nie wiem. Kurde, gdzieś ten rudy może być. Ty widziałeś rudego? Okej. No, mam sprawę do rudy. Ty, a ty? A ty widziałeś rudego? No, widziałeś go czy nie widziałeś go? Prosta sprawa. Szukam go właśnie. No to... Wiesz, gdzie się może tutaj latać? Pewnie stoi tam, gdzie zawsze. Dobra, widzowie. Ja pójdę się rozejrzeć za rudy, bo tam widzę, Leo jakiś ma problemy. Jakiś dziutek w białych barwach przyjechał. Bo jest rudy. Rudy, rudzielec! Masz problem ze słuchem? Czy do siebie mówisz? O tu, rudy. No czemu do siebie mówisz, ej? Chodź tu, rudy, a nie coś klaszczysz. Japuł. Jest jakiś problem. Odwal się, mam sprawę do rudego, nie do ciebie. Chodź rudy, mam do ciebie sprawę, taką biznesową. A ja w biznesie dobry jestem. No widać z tą książką. No co rudy, słuchaj, jest taka sprawa. No rudy, i teraz taka sprawa. Pamiętasz? Gdzie jest Łydzik dla Rockfordu? Po pierwsze koledzy, to tak głupio wchodzić na czyjś teren i tak mi gadać, wiecie? No, mamy kogoś za sobą. A wy co, szukacie problemu? Coś ci się nie pomyliło, kolego? Czekaj chwilę, daj mi 5 sekund. Rudy, chodź się przejdziemy gdzie indziej. No nie, gdzie nie idziesz, stoisz. Ja chcę z tobą iść. Stoisz. Nie no, widzowie. A ty schowaj ten telefon. Kurde, widzowie, aż mnie korci, żeby wyjąć kija, po prostu zawalić im wszystkim. 3. Stary, weź może go przeszukaj, bo to, troszeczkę nie. Tak będziemy moje sokolea, który patrzy na niego i a ty na mnie łeb rudy, jesteś rudy. Bra, no, ale nie będziesz do mnie słowo na moim terenie. Masz 3 sekundy, żeby... No ba Leo, chodź, ich jest więcej. Chodź Leo, idziemy. 2. Ty umiesz widzieć, nie celuję. Papa, chłopaki, mam nadzieję, że znowu przyjdziecie, a jak po tak, to was rozwalimy, papa. Roz. O, widzę, frajer. Kurde. Wywalaj. Co ty, strzelasz? Dobra. No to teraz to się zdwijamy stąd. Ty się za dobrze nie spoczywasz, że ty mi kurwa auto wsiadasz. No bo wolisz zadać kulkę, czy żebym ja teraz prowadził twoją furę? O! Cholera widzowie. Ciarnia. No, widzisz? Co byś wolał, dostać kulkę, czy żebym prowadził tą teraz furę? A pamiętasz tego typa, co do nas teraz kozaczył? No. Ciarnia nas goni? Właśnie dostał kulkę, o kurwa ciarnia. Ty, no. Chyba będziemy musieli się zmienić, bo masz prawko? Nie. No to właśnie, będziemy teraz musieli się zmienić. No ale to i tak by nas złapił, no strzelaliśmy. No, dobra, to weź tu wjeżdżaj. No i chyba zgubione. No,
chyba nie. Oja. Dobra, czekaj chwilę. Jaki ziomek mój tu stoi. No to zgubione. No co, poczekamy chwilę i wrócimy tam później, czy co? No wrócimy, jak się trochę ściemni. Nowe. Chłopaków zbiorę i wrócimy. To wróćmy na Ośkę, bo ja mam jeszcze jedną sprawę załatwić. Tak, ja tam trochę ziomków pozbieram i pójdziemy. Dobra, widzowie, wrócimy tam później wieczorkiem przed zlotem, ale teraz widzowie jedziemy do barbera zmienić sobie fryza, więc co, jedziemy sobie po KTM-a. No to co, to się spiknieją bliżej wieczora, ja będę spadał. Dobra, to ja ci tyrknę jakby co. No i furę ci polecam naprawić, bo trochę cię rozwalił. No widzę, wsiadamy na KTM-a i jedziemy do barbera. Tym razem widzę, żeby nasze włoski zrobić perfekcyjnie o zero deal, jak w pierwszym odcinku. No widzę, zobaczcie, mam takie jedne włosy na oku i wydaje mi się, że będą widzowie, no git po prostu. Zobaczcie. No widzowie, dojeżdżamy już tutaj do barbershopa. Barber Galaxy, widzowie. Parkujemy. Zobaczymy, widzowie, kto jest. No widzowie, idziemy i zobaczymy. Dobra. Kurde, widzowie, jaki przyjemny barber. Kludny. O, tu jest, widzowie, kasa. O, siema. O, siema. Ty... Widzę, że po stracie w sklepie znalazłeś nową fuchę. No, schopię. Ty poczekaj, bo kurde, dzwoni do mnie. Ta? No, wbijasz na ten zlot? Ale to jest... Jeszcze nie ma wieczorem. No to już, tak jakby już jest. No to, ja jeszcze mam dużo spraw do załatwienia. Może o 21 będę? Dobra. Elo. No. Paul, no to ten, no trzeba ogarnąć tą czuprynę. Dobra, to chodź. Myślałem, żeby zrobić, wiesz, all black, bo trochę jeszcze mam brązowe końcówki, bo takie naturalne. Dobra, mam. No pokażesz katalog, to ci mniej więcej pokażę, o co mi chodzi. Tu masz katalog, sobie coś wybierz, chyba że coś masz na telefonie. Tak, no i ja bym o tą czwórkę bym chciał, to w sumie będzie wyglądać najlepiej imo. Dobra. Dobra, to czekaj, odłożę tylko. No to to, zobaczymy co tam potrafisz, barberze. No, stary już? No, jeszcze muszę tutaj ostatnie zakręty. Okay. Kurde, widzę, chcę was potrzymać w niepewności, jak wyglądamy. Zaraz się zobaczycie. Już? Dobra, gotowe. Dobra, no widzowie, nie pokażę się w lustrze. Nie no, stary git. Dobra, to co, ile tam się należy? Należy mi tam... Poczekaj. Nie wiem tak szczerze, ile tutaj ten pierwszy dzień, nie? Więc no. Czekaj. Mamy 360 gotówki, więc jest całkiem git. Napisane. Dobra, to będzie $15. No i git, widzowie, ma tu. Bratku, 15. Dobra, to trzymaj się, powodzonka. Siema, cześć. Jeszcze możliwe, że się spikniemy. Ale widzowie, teraz uwaga, wielki review. Zrobiliśmy sobie, widzowie, all black i inne dready, zobaczcie. No i co? Lepiej, widzowie? Ocencie. All blacki, takie inny typ dreadów, takie bardziej ułożone, widzowie. No i co, napisie są lepsze, czy nie? Ale co, widzowie, zadzwońmy do tego dealera, zapytajmy się go, czy już ta akcja git, bo my tu, widzowie, spędziliśmy dosłownie z godzinę półtorej farbując to i układając. Zadzwońmy do tego dealera. No, halo, co? No, stary, już? Mogę je podjeżdżać tam? A, możesz podjeżdżać. No, to jadę. Tam sobie mają, widzowie, bardzo bliziutko, bo... Ośkę, Boże, co ja tutaj nazywam Ośką? Po prostu bloki mieszkalne, tam gdzie mieszkają chłopaki, no ale w sumie jakby ja się tam gang, więc można to poznać pod Ośkę. Mamy sobie bardzo blisko, bo to jest nie tu przed nami, ale tu w lewo. To jest chyba jakiś parking jeszcze. To bardzo ciekawe. O, tu widzowie jest. No widzowie, kilka aut znikło chyba, ale jest to rozwalone jego auto. Mamy sobie dalej naszego kija. Jestem ciekawy, czy są tu chłopaki. Zobaczymy, jak zareagują na naszego nowego fryza. O, mi widzowie, siedzi ta fryzorka. To widzowie, przebrałbym się, ale to byśmy musieli do chaty skoczyć, to jednak nie. Zobaczmy, czy są tu chłopaki w tym pokoju. Halo, jesteś? Halo. Halo, otwieraj. FIB. No, chodź. Siema, co sądzisz? O czym? O mojej fryzurce. Fresh? Bob. Co? Będziesz podłogi myć? No, ale to ty masz buskut. Właśnie mam buskut. O, elo. O, elo. Cześć, Michael. Elo. A ty nie miałeś być na zlocie? Mówiłem, ale przyjechałem. Ej, Michael, pewnego dnia w nocy tego buskuta ci rozepnę, bo masz rozpiętego. I będziesz mieć afro. Dobra. Co sądzisz o tym, Blaze? Dobra. Rozpinamy mu w nocy? Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry pomysł. No i dobra. Chcę go zobaczyć w długich włosach. Robimy ci afro, Nigel. Jaki Niger? Dobra. Ja się trochę upomniłem z tymi chłopakami tutaj. Pytanie, czy się już są te debile. Dobra, widzowie, minęło półtorej godzinki. No, zdążył wrócić do chaty i się przebrać w te ciuchy, które miał kupił na live'ie do akcji. Czy wziął on ze sobą kij. Proszę bardzo, no i widzowie, chyba czwórka nas jedzie. Leo, czwórka jedzie? To, tak, brałem troszeczkę i dam. Dobra. I co, dałem, musimy z tego rudego zdzierżyć ile? 3 kilo? No i troszeczkę haraszy za to, co dzisiaj zrobił. Dobra, widzowie, zaczyna się bardziej kryminalnie w tym życiu kryminalizacji. Listy w końcu się doczekaliście. No, tylko że mnie chce twój kolega nas nie zabił. To jest przypadek.
No, ogarnij się. Która jest 21? No. Kurde, widzowie, jest 21, a jeszcze chcielibyśmy na zlocik pojechać, więc musimy to załatwić szybko. Dobra, dawaj, dawaj, gaz. Dobra, to już jesteśmy. O, panowie, gotowość. Dobra. O, jaka proszawka, może skopiemy ładnie. No widzowie, Noa zdjął czapeczkę, bo... No, fajnie pokazać dready, fajne dready, widzowie, to czemu by nie pokazywać ich. Widzowie, zlot nas czeka, tu widzowie, tak tyle się dzieje. No, jest Rudy, Rudy! Rudy, trzymasz tą kanapkę z 3 kg weedy, które nam wisisz? Widzowie, już tam. Taki problem, chłopaki, bo tak patrząc na to, z logicznego punktu widzenia, no to w sumie to wy wyglądacie, jakbyście się najarali. To tak, taki szczegół. Ten tutaj przede mną, to ma takie oczy czerwone, jakby trochę go rodzice bili, ale to szczegół. Ten po lewo ma dready i wygląda jak mob, a od kolejnych to się nie będę odzywał. Czemu się nadzywał? Czego, panowie? Ej, ale czego? Chcieliśmy kolegę odwiedzić, Rudego. Który nam ukradł i sprzedaje nie na swoim... Rudy, co ty odbalasz? Ale nie po to cię tu przyjęliśmy, żebyś próbował problemy nam wprowadzał. No to wstawaj. Prajerze. Dobra, spokojnie, panowie, spokojnie, spokojnie. Spokojnie, może... Leo, możemy to wyglądać dżentelmeńsko. Nie, po pierwsze. Ogarnijcie kolegę, co? Nie, nie, Rudy, po pierwsze to ty wstajesz. Pierw to ty się ogarnij, wstawaj. Wstaj, Rudy. To patrz. O ty. Zobacz, nawet właśnie chud goni Rudego. Dobra. Pa. Nie klepcie go. O, dostał. Otyś ma to, ała. Dobra, zostawcie Rudego, kurwa. Nie, dobra, co oni będą nas... Dobra, bierzemy kij, tak gadają to. O! O, dostał! O, co jest? Dobra, chud na nas leci! Dobra, dawaj! O! Dobra! Dobra, widzowie! O, ty! O, cholera! Dobra, widzowie, nie mogę przytrafić, jest tak gówniany jeszcze w uderzanie. Dobra, widzowie, no nie mogę w ogóle trafić. Ła, jeszcze tak mi widzowie... Trafić w ogóle nie mogę. Cicho. Dobra, jeden leży. Dobra, jeszcze, który... Uciekł kilku, uciekł kilku. Gdzie, gdzie? Ten, tego jeszcze. O, dobra. O, to jest ten double touch. No, trzeba tego Rudego, panowie. Gdzie jest Rudy, gdzie jest Rudy? Chora, uciekł, pobiegł. Uciekł, gdzie? Uciekł gdzieś, pobiegł, bo go tu położyłem. Zgubiliśmy go? Nie. Zgubiliśmy go, cholera, psy! Psy, no, musimy uciekać, no! W dupie mam psy! Jeszcze tego Mercedesa sobie, jeszcze tego Mercedesa. No, mieliście tego psy, o. No, kurwa! Psy, dobra, go. Dobra, zjedz. Dobra, pobijem pierwszą osobę. Zbijamy, panowie. Chowaj tego kija, lepiej. Wsiadaj, wsiadaj. Psy. Dobra, jedź! No, ten twój koleżka to będzie musiał sobie sam jakoś poradzić, albo psy go zagarnął. No, jakoś to sobie poradzi. Ja pierdzielę, widzowie, taka akcja przed zlotem. O, chyba strzelanina. Goni nas jeden patrol. Ramujemy już od razu? Cholera! O kurde! Ja pierdzielę! Chyba rozpoznaliście się wcześniej i od razu zaczęli strzelać, jest... O kurde, panowie, uwaga! Cholera, widzowie, policja nas goni! Takie rzeczy, czy widzowie, trafimy na dołek, to będzie tak przesranie. Widzowie, nie będziemy mogli żadnej legalnej pracy. Cholera, jak ty jeździsz, Leo? Za dużo trawy. Wymieńmy się, Leo. Teraz nie, musimy w jakiś zaułek skręcić. Dobra, panowie, Leo? Jak tam z tyłu? No, dobrze nawet. Dobra, jak panowie, ilu ich mamy? No troszeczkę ich... Jeden chyba, nawet. Jeden? Lepiej nie uciekaj na... I wali jeszcze. Policja strzela? Co debile? Właśnie... To są central. O, poponie nam strzelili. W sumie tak, no mogę się spodziewać, że będziemy tu gdzieś wjeżdżać. Cholera, poponie nam strzelili, panowie. Wieź tu gdzieś dołek. O! Jaki to dołek? Złomowisko. Złomowisko, złomowisko. Dobra. Cholera! O! Kurde. A, cholera, stary. Kurde. Dobra. Wysiadamy, panowie, musimy z buta. Dobra, na patykach uciekamy. Dobra, tu. Dobra. Mam najgłębiej, jak się dało. Dawajcie tutaj do środka. Tu do środka, panowie. Dobra, panowie, dawajcie, biegnijcie. Czy my jesteśmy w ogóle? Co to jest za miejsce? Nie wiem. Wyszliśmy do jakiejś fabryki. O cholera. Dobra, stary, ja muszę zajarać nowe, poczekaj chwilę. No, ja proponuję nie. Cholera, widzę, gdzieśmy weszli do fabryki. Cholera, biegnijcie. Dobra. Dawajcie. Cholera. Dobra, widzę, biegnę. Co mi się dzieje? Dobra, kolejne drzwi. Dobra, widzowie. I tu jeszcze są kolejne drzwi. Biegnę, widzowie, prosto przed ciebie. Dobra. O, widzowie, muszę te drzwi wyważyć. Dobra. Widzowie, biorę kija. Dobra. Ja pierdzielę, widzowie. Dobra, teraz się ruszają, ale... Powoli, ale powoli. Dobra, mamy to. Pomóż mi, te drzwi trzeba wyważyć. O, poleciały. Dobra, dawajcie tutaj gdzieś. Kolejne drzwi. Dobra, chyba ich zgubiliśmy. Dobra. A ja pierdzielę, widzowie. O, dobra.
O, kupiliśmy. Dobra, wszystko. Szukamy, panowie. Dobra. Dobra, nikogo nie mamy. No co, na Rockford wracamy? Tak. To wracaj na Rockford. O, jesteśmy, panowie. Dobra. Ja idę chyba z wrażeniem zajarać Jointa. Marko, idziesz? No, no widzowie, Antonik idą z Jointa, ja widzowie i lecę na zlot. O, Michael. Idziesz z nami, no? Nie, o Michael, prawa, otwarte, dobra, zamknij te drzwi. Dawaj, chodź. Stary, byliśmy na Lomesie, nie uwierzysz. Nie wierzę. Chcieliśmy, stary, jakiegoś rudego okraść, a stary, nawalaliśmy się na kije i jeszcze policję, uciekaliśmy przed policją, stary, ja kierowałem. Serio? Stary, uciekłem jakieś do jakiejś fabryki. A to niebezpieczne przecież było. No stary, wiem, stary, ja myślałem, że po prostu podejdziemy i weźmiemy od rudego weed, a stary, musieliśmy się nawalać, dostałem kilka razy po ryju, w ogóle widać? Mam kilka śniaków? No, coś tam, myślę, że rano może coś być. Kurde, masz jakąś, a masz jakiś altacet? Alkacet? Altacet. Jaki tacet? Altacet! Nie mam. A, dobra. Wracając, stary, jest zlot. No. Wejdź, że zostawię tę kurtkę? No to zostaw. No dobra, zostawmy tę kurtkę. O! No i co, stary, jest na sobie atak ubrany, dobra, ale co? To co, jedziemy na zlot? Gdzie jest w ogóle Darek? No nie wiem. Zostawił BM-ę. To co, masz kluczyki? No mam. O, ja! O, Darek przyszedłeś. A propos Darka, idziemy na zlot? Tak, jest zlot. No jest zlot, mój braczek mi coś gada, tylko muszę do niego zadzwonić, zapytać się, gdzie jest ten zlot. To jest taki farmazon. Dobra, zobaczymy, czy farmazoni, czy nie farmazoni. Dobra, panowie, jedziemy. Ej, a gdzie jest ten zlot w ogóle, no? Dostałem ci pies od brata. Poczekaj, zaraz ci powiem. Pojadę za wami. Dobra. Takiego z wypożyczalni. Kurde, widzowie, przypał, bo zlot jest na industrialnej, tam gdzie przed chwilą robiliśmy przypał. Więc dosłownie podwójny przypał. Widzowie, mamy ten miejsce, chciałem go cię sprzedać. Może jedziesz, czy nie? Co? Nie, co ty? Tobą się zabiorę. Ty w ogóle oceniłeś tego? Nie oceniłeś mojego nowego fresh cata. Nie wiem, jak debil. Dobra, to ty masz Loki. Jak mop. A ty masz Loki od 20 lat, urodziłeś się z mop, z lokami i jesteś lokasty. Lokasty? No, holokasty. Dobra, widzowie, jedziemy na zlot. Co ty mówisz, na Boga? A, no i stary, jesteśmy. Gdzie tutaj ma być zlot niby? Znaczy, jesteśmy chyba. No, to ja dostałem GPS tutaj od braciaka. No, według GPS-a to jedziesz tu i w prawo. Aha. No, gdzie ten zlot cały, ty? Nie wiem. Jo, ale super zlot, nikt nie ma. Ej, ty po lewo, ktoś stoi. Miał jakiś wjazd był. Ktoś tam stoi po lewo, widzisz? Co? Zapytajmy się, czy można na zlot wjechać. Jesteś pewien, że tam jest zlot? Nie wiem. Ja to weź się go zapytać. Halo? Tutaj Morgan. Tu zlot? Ta, tu na zlot. Dobra, to dawaj, jedź. Ej, jak ty żeś tu wjechał? Sam na przykład. Dobra, jedź. Jedź, masz pierwszeństwo. Zresztą nie wiem, czy w takim momencie obowiązuje pierwszeństwo, ale dobra. Puścił cię to, jedź. Cholera, widzowie, jaka to jest pełna profeska. Teraz to, widzowie, dopiero jest pełnoprawny zlot, a nie tamto coś. Tak. Ty, no i to się zlotem nazywa. No, na ścigasz się? Jak ja fury nie mam. Nie tutaj, tam. Ty, Marlo. Ty, koło to fura? Co to jest? Ej, Marlo. Słyszysz mnie? Marlo, masz jakąś furę, no. Pożyczyć się Ziemkowi? Kurczę, KTM-em. Mam parę tutaj, ale no. Kurde, o, Leo! Mach, mam dla ciebie. Ty, to jest swój ziutek? A co, ty organizujesz wyścigi? No, nie te wyścigi, to jestem organizatorem tego zlotu. To miło poznać. Dobra, mówisz, że byłbyś w stanie pożyczyć jakąś furkę na jeden wyścig? Niby mam. Tylko, no żeby gwarancja była, że nie zniszczę tego, no ale tak. Ale dobra, ja tutaj z Marlo mamy dogadane, tak? Dobra, na razie to stary bym sobie pochodził, bo jestem ciekaw tych fur, dobra? Ty, mam parę, więc... Ty, ja mam tyle, Leo, co ty z tą maską na riu cały dzień będziesz już? Muszę teraz ją zdjąć. Dobra, to ja idę się porozglądać, widzowie. Jeszcze pick-upem podjechał, jaki widzowie... Pulto. Ło, co wy robicie? O, siema, braciak. Siema. Dobra, gdzie twoja fura? Tam. Nie? A, tutaj jest ten szrot, dobra. Obok Supry. O kurde. Gdzie stara? No, dobra. Ja bym się porozglądał, stary. Michael. O. Stary, dostałem ofertę, bo ten ziumek, ziutek z, od, wiesz, od twoich, zna organizatora i powiedział, że da mi furę się przejechać. Szukam jakiejś. I Michael, zobacz to. Dobra, stary, patrz to. Ej, to wasza? Nie, co ty? Tak, moja. Nie, no debilu, zamknąłem. Co to jest? Ej, Brabus? Szybę. Rocket 800. Widzieliście Marlo? Nie. Nie na sprzedaż. No tu jest. Sprzedaż. A, dobra. Wow. Marlo, na chwilę. Ty, no to jest zabytek ostry. Ty, rządzisz, Majel. Spoko w sumie. Polo Chargera. No kurde, widzę, jaki ładny. Dobra, no, jak się już tam zastanowisz, co tam chcesz, to przyjdź na chwilę. Jak on miał? Ten organizator? Marlo. Marlo, kurde, jest ciekawy. Jak się zastanowisz, co tam chcesz, to przyjdź do nas, dobra? Majel, ho! Rozglądamy się dalej. Nie boisz tego Brabusa? Stary, ja to rozbiję, nie. Się boję, stary, że to rozbiję. Ty, dobra, mam pomysł.
uciekniemy. Stary, stary. Wiesz. Dobra, myślisz, że ktoś zauważy? Wal, 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 wal. Albo ty, Blaze. Weź Blaze, bo mi się już. Weź mi wal. Kurde, widzowie, i co sądzicie? Patrzcie, jak ładny. Wy też się sobie przyciąć, widzowie, proszę bardzo. Dawaj, stary, jakąś. Wodzę, ładną. O, o, o. Dawaj, stary, bracie, bracie, cykaj. Już. Już? O. No, to weź mi SMS-em tam, dobra? Dobra, już jest. To daj mi numer, bo ja mam nowy telefon. O Jezus Maria, widzowie. Nowy telefon masz? O. Się zepsuł. Dobra, kurde. Ty, Michael, podasz mu mój numer? Dobra. Dobra, to tam Michael ci poda. Ja tam będę się z tymi chłopakami ugadać. Leo! No. Jak cię tam miałeś? Sorry, mam problem do imion. Marlo. Marlo. To słuchaj, to ja mam pytanie. Jak już powiedziałeś, że możesz mi dać, to możesz, to mogę na rundkę z Leo jechać tym, mam tym chargerem. Zależy, ufalno? Niby mogę, tylko to jest Demon 170. Wiesz co to? Nie, ale z chęcią mogę wsiąść za kółko? 1170 koni. Mogę odpalić silnik? 85. Wydaje, posłuchajcie. No więc tak nie jestem do końca pewien. Poczekaj, ja posłucham. Słabszego trochę. Bo to ma kopa. To się nie wypłaca do końca życia, już wiem. Tu jeszcze braciak nam wysłał chyba te zdjęcia. Dobra, dawaj, jedziemy. Dobra, to Leo, ścigamy się? Nie jest, widzę, gituwa. Ja jeszcze jadę przy okazji. Dobra, bierz go, tylko ostrożnie. Dobra, jak coś, to nie wiem, tam mogę ci zostawić Michaela pod zastaw, chcesz? Coś do czego sprzedasz? Sprzedam go na części. No. Na coś to Michael jak rozbije, to sprzedaję cię. A gdzie jest Darek? Darek? Nie wiem. No dobra, to czekaj, bo ja tym się aż boję ruszyć. A dawaj, ty, bo ty chyba jazdy przecież nie masz. Cii, nikt nie musi wiedzieć. O kurde, stary. Startuję, dobra, wjeżdżamy tu? O. Dobra. Jo. Jo, kurde. Leo, daj mi się chwilę przejechać, żebym to auto chciał opanować trochę. Dobra, dobra. No, widzowie, zobaczcie. Co to za pedry tu jeździ rowerem? Nie wiem, ale pa. O, pa. Dawaj bokiem. No i git, chyba. O, dawaj bokiem, bokiem, bokiem. O, to było ładne, stary. No, to było dobre. Kurde, widzowie, to było ładne. Ale to chodzi. Kurde, jak to brzmi, brał. Kurde, dużo ludzi tu jeździ. Kurde, dobra. Ty, nie gadaj, czekaj. Weź, weź tu złap za to, dobra? Dobra, no. Dobra, złapiesz? O. Dobra, gazuję. Gotów? Da. Dobra, pójść na 3-4, dobra. 3-4. Uuu! Kurde, nie spodziewałem się. Jedna. Weź, pójść na 3-4. Dobra, bo się zestresowałem, myślałem, że do nieba lecimy. O, ty, dobra. To co, ścigamy się? To trzeba tylko tego Marku prosić, żebyśmy mieli pusty trak dla naszej dwójki. Dobra, to co i te białe linie to chyba tego. Trasa, ta? No. Tylko gdzie to się zaczyna, pytanie? No pewnie na początku. Wow, serio? No. Kurde. Ja wiesz, że woda jest mokra? Kurde. Zdrowie, taki... Tutaj piękny cytat. Woda jest mokra. Michael, dziękuję, że mnie świadomiłeś tej sprawy, naprawdę nie wiedziałem jeszcze. Teraz nie wiedziałeś? No. Nie miałem rodziców, że mnie uczyli. Dobra, to czekaj, to ja oddam to. To trzeba Marka tu. O, dobra. Marko! Marlo. A, przepraszam. Garnie, żebym tylko ja i Leo miał tor? Pusty, naszej dwójki. No mogę, no nie ci będzie. Gotowi. Start! A kurde, tak jak będzie w zakręty wchodził, widzowie. Dobra, może się wydupi. Zakręcie. Kurde. Dawaj, weź zjedmy trochę. Nie, nie, dobra, jak już gramy fair, to gramy fair, pamiętaj. Może się wydupi, jakąś tu rozwali to gówno. No, dobra, tak leciutko chciałem, widzowie. Dawaj, no pa, tak sobie tu niepewnie skręcił. O, pa, zgniłeś go trochę. No, ale ona też szybsze auto, my mamy klasyka driftów, on ma sportówkę. To w sumie stary się pisałem na przegraną przez to auto. Ale nie no, widzę, po prostu podobało mi się to auto. I rozbił się chyba. Z jakimś innym weźmiemy, z takim sumie auto, które... A to jeszcze nie koniec? Myślę, że to już koniec. No pa. Patrz. Dawaj. Sorry, gazuje to. O, zajeżdżaj. Patrz. Dawaj, zajeżdżaj, już bym cię nie wyprzedził. Cholera. Dawaj, milimetry. Mógłbyś go zajechać. Nie no, tej fury nie mogę znieść, stary, ja się nie wypłacę do końca życia. Blisko byłeś. Kurde, no milimetry tam. Ajajaj. Leo, kurde, na zakręcie tam się wywaliłeś. Ale przecież wygrałeś. Nie wyciągnąłeś wniosków, znowu miałeś obciążenie. Lepsze państwa tutaj był. Osoba w tym tutaj czarnym Porsche z GDNF-a przecięła tam o Porsche zakręt. Czyli wyjechała po czyli wygrałem? Po prostu przecięła. Tak naprawdę, to tak, ponieważ
reszta z wam. Widzowie! I co? Opasało się oszukiwać? Ty, Marlo! No. Są tu kokardy do wypożyczenia? No, mam tam. Dobra, to zostawię Dodża. Ej, no. Czekaj, że. Coś go zostawił, on biegnie. Czekaj, gdzie w ogóle był ten Dodż? Dobra. Tutaj było? Czy trochę. Nie. Kurde, pomyliłem się. Dobra, wywalone. Marlo! Gdzie jest Marlo? Barudy mi no. Co? Nie mam mojego auta. Co? Nie mam mojego auta. Jak to nie ma twojego auta? To ktoś mi powinął furę. Co jest? Co jest? Uchraniasz mu bratu furę? Dobra. Stary, kiedy zauważyłeś? Wyszedłem po furę, jak mieliśmy się ścigać i jej nie ma. Dobra. A ją stawiałem tam, gdzie była. Gdzie jest BMA Darena? Michael, skocz pod Darena BMA. Dobra. Stary, spokojnie, może będzie na wyjeździe. Czyli mówisz, że nie wiesz, kiedy znikła? Nie wiem, jeszcze. I jeszcze szansa, że ją odzyskamy. Pytanie, czy chłop od razu uciekał. Cholera, widzowie, ukradli furę naszemu braciakowi. My tą furę tyle klepaliśmy. A, jest tam. Jest. Dobra. Tu jest. Kora. Co jest? Jak to nie wybuchło, stary? No, dobra, musimy tu, stary, dogonić to. Darek nas zabija. No, stary, co iść na jakieś V8 turbo wsadzili, że nie mogę tego dogonić? No, stary, my tyle przy tym siedzieliśmy. No. Dobra. Cholera, widzowie. A! Kurde! Kurde! Idziemy, gonimy to! Widzicie to? Jest tu, dawajcie! W sumie ja muszę dawać! Gubiliśmy go? Chyba tam pojechał! Za nami! Dobra! Wróciłem, o tu w prawo wjechał? Tak, w prawo. Kurde, widzenie przez Marabundę. Znaczy, no o tym nie wie, ale ja o tym wiem. Gdzie on jest tam? Dobra! Idzie! Kurde, Darek nas... Co jest? Co jest? O cholera, zderzyłem się! Nie, jest, jedzie dalej! Skubany! Nie wiem, dobra. Wpadliśmy w poślizg! Cholera!